Szanowni Państwo, rozłożmy następujące równanie. Sinus x pod wartością bezwzględną dodać sinus x równa się 0. Równanie na pierwszy rzut oka wygląda groźnie. Mamy wartość bezwzględną, ona jest groźna. Pamiętamy co ze szkoły, zadania z wartością bezwzględną są trudne. Oczywiście to nieprawda, proszę Państwa, to wcale nie jest trudne zadanie, a równania nierówności z wartością bezwzględną wcale nie są o wiele trudniejsze, czy może nawet są łatwiejsze niż na przykład równania czy nierówności trygonometryczne, wielomianowe czy inne. Nie ma się zupełnie czego bać. Ale proszę Państwa, to, że nie będziemy się bać, nie oznacza, że będziemy lekkomyślni, to oznacza, że będziemy tak samo staranni jak zawsze, czyli zaczniemy od założeń. Zarówno dziedziną funkcji sinus jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, jak i dziedziną funkcji wartość bezwzględna jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych, więc nie trzeba niczego zabierać ze zbioru R duże. Dowolną liczbę x, jak wstawimy do naszego równania, to lewa strona jest określona. Dobrze, proszę Państwa. Jak teraz rozwiążemy nasze równanie? Są różne sposoby rozwiązywania równań z wartością bezwzględną, ale wiemy, że standardowym sposobem, nie zawsze najszybszym, ale zawsze możliwym do zastosowania, praktycznie zawsze możliwym do zastosowania, jest rozpisanie tej wartości bezwzględnej, korzystając z jej definicji. Przypomnijmy, że wartość bezwzględna z liczby a to jest bądź ta sama liczba a, gdy ona jest większa lub równa od 0, bądź jej liczba przeciwna, gdy a jest ujemne. Tak? Jest to prawie poprawna definicja. Żeby uczynić z niej definicję całkiem poprawną, należy dopisać przecinki zgodnie z zasadami polskiej interpunkcji. O, i mamy definicję wartości bezwzględnej. Zatem, proszę Państwa, w naszym przypadku wartość bezwzględna z liczby sinus x to jest bądź sinus x, gdy tenże sinus x, zauważcie Państwo, że w miejsce a konsekwentnie wszędzie wstawiam sinus x, gdy tenże sinus x jest większy lub równy od zera, bądź minus sinus x, gdy tenże sinus x jest ujemny. Może nie będę pisał kropki, bo nie będę na tym kończył jeszcze. Proszę Państwa, odpowiedzmy sobie na pytanie, kiedy sinus x jest większy lub równy zera, kiedy jest ujemny. No możemy na przykład naszkicować rysunek. Tak, to jest mniej więcej wykres funkcji y równa sinus x. I z tego wykresu, to jest oczywiście pi, wiemy, że sinus x jest większy lub równy od zera wtedy i tylko wtedy, gdy x jest między 0 a pi, bądź między 2 pi a 3 pi i tak dalej. Ogólnie, gdy x należy do jednego z nieskończenie wielu przedziałów w postaci 2k pi, pi dodać 2k pi, gdzie k przebiega liczby całkowite. Zatem mogę napisać tak. Wartość bezwzględna sinus x równa się sinus x, gdy x należy do przedziału w postaci od 2k pi do pi plus 2k pi, gdzie k jest całkowite, bądź minus sinus x, gdy x należy do przedziału od pi do 2pi, oczywiście, bądź dowolnego przedziału w postaci pi plus, od pi do 2pi przesuniętego o całkowitą wielokrotność 2pi. Czyli zapiszę to tak, gdy x należy do przedziału w postaci od pi plus 2kpi do 2pi plus 2kpi, gdzie k jest całkowite. Mógłbym to oczywiście wyłączyć coś przed nawias, ale to w tej chwili nie jest dla mnie najistotniejsze. Proszę Państwa, skoro mamy rozpisaną ogólną postać, ogólny wzór na wartość bezwzględną sinus x, napiszę teraz wzór na lewą stronę mojego równania. Wykres nie będzie mi już potrzebny. Zatem lewa strona mojego równania, czyli wartość bezwzględna sinus x powiększona o sinus x, to jest w przypadku, gdy x jest z tego przedziału, to mamy wartość bezwzględną sinus x równą sinusowi x powiększoną o sinus x, czyli będzie to po prostu 2 sinus x. Gdy x należy do przedziału postaci od 2k pi do, wyłączmy pi przed nawias, 2k plus 1 w nawiasie pi, gdzie k jest całkowite. Lub w przypadku, gdy sinus x jest liczbą ujemną, to wartość bezwzględna sinusa x jest równa minus sinus x. Jak do tego dodamy sinus x, to te dwa sinusy, jeden z plusem, drugi z minusem, wzajemnie się zniosą, zostanie nam 0. Gdy x należy do przedziału postaci od 2k plus 1
A, przepraszam Państwa, oczywiście tu przydział otwarty. Odruchowo napisałem domknięty. Proszę wybaczyć. 2k plus 1 pi. Do przedziału tutaj 2 pi wyłączę przez nawias i mamy znowu 2 w nawiasie k plus 1 pi. Zwróćcie Państwo uwagę, że gdybyśmy chcieli odczytać to na głos, to tę liczbę przeczytałoby się tak samo. 2k plus 1 pi, 2k plus 1 pi, ale gdzie indziej są położone nawiasy. Dlatego lepiej, że piszemy wzory, niż gdybyśmy tylko sobie opowiadali, bo można by wtedy łatwo wprowadzić zamieszanie. Zatem, proszę Państwa, zauważmy, że skoro lewa strona naszego równania może być tej postaci lub tej postaci, w zależności od x, tak, jeżeli x należy do tego przedziału domkniętego, to jest tej postaci, jeżeli do tego otwartego, to tej postaci, zupełnie na marginesie zauważmy, że moja pomyłka nie była bardzo poważna, bo gdyby domknąć ten przedział, to okazuje się, że dla wartości leżącej na krańcach tego przedziału, 2k plus 1 pi i 2 razy k plus 1 pi, wartość i tak wynosi 0, liczona z tego wzoru. Więc to nic by się strasznego nie stało, ale dla poprawności formalnej zrobiłem tak, jak należy już teraz. Zatem, proszę Państwa, rozważymy dwa przypadki. Przypadek pierwszy. Rozważymy nasze równanie w przypadku, gdy x jest tej postaci. 2k pi do 2k dodać 1 pi, gdzie k jest całkowite. Wówczas moje równanie przyjmuje postać 2 sinus x, lewa strona, jest równe 0. No, czyli to samo co sinus x jest równe 0. Pomyślmy, kiedy sinus x jest równe 0? Doskonale to wiemy, zmazaliśmy co prawda rysunek, ale na tym rysunku, który zmazałem, albo na takim, który Państwo sobie sami narysujecie za chwileczkę w swoich zeszytach czy notatkach, możemy szybko odczytać, że x, aby sinus x był równe 0, x musi być liczbą postaci k pi, gdzie k jest całkowite. Tak? Tutaj mamy pewne zamieszanie, ponieważ tu i tu pojawia się k, zatem żeby nie było tego zamieszania, wpiszę tym razem lp. O, tak, żeby, ponieważ to k i to l to nie musi być to samo. Zauważmy, proszę Państwa, że te przedziały do 2k pi do 2k plus 1 pi, co to są za przedziały? To są przedziały, naszkicuję tym razem jednak rysunek, ale inny, to nie będzie wykres sinusa, tylko coś takiego, uwaga. Rysuję kolejne wielokrotności pi na mojej osi liczbowej. Powiedzmy, do 6 pi dojechałem. Zatem te przedziały od 2k pi do 2k plus 1 pi to są przedziały na przykład następujące. Gdy k jest równe 0, to jest przedział od 0 do pi. Gdy k jest równe 1, to jest przedział od 2 pi do 3 pi. Gdy k jest równe 2, to jest przedział od 2 razy 2, 4 pi do 2 razy 2 dodać 1, 5 pi. I tak dalej. W jedną, drugą stronę osi liczbowej. Zatem, proszę Państwa, tak się składa, że liczby postaci LP, czyli całkowite wielokrotności pi, to są po prostu wszystkie krańce tych przedziałów. Tak? Raz lewe, raz prawe, ale to bez znaczenia, ponieważ przedziały są domknięte, wszystkie te krańce do tych przedziałów należą. Zatem wszystkie liczby tej postaci spełniają nasze założenie. Tak? A zatem każda całkowita wielokrotność pi jest rozwiązaniem naszego równania, dokładniej nawet jest rozwiązaniem naszego równania w tym pierwszym przypadku. Rozważmy teraz drugi przypadek, gdy x jest z przedziału postaci 2k plus 1 pi, 2 w nawiasie k plus 1 pi. Tak? Te przedziały były zaznaczone na tym rysunku na żółto. Te przedziały to będą przedziały zaznaczone na czerwono. Przedziały są otwarte, tak? I są to przedziały od nieparzystej wielokrotności pi do następnej parzystej, czyli są to przedziały od pi do 2 pi, tak? Popatrzmy, jak k jest równe 0, to tu mamy 2 razy 0 plus 1, czyli 1 pi, to mamy 2 razy 1, czyli 2 pi. Dobrze. Następnie, gdy k jest równe 1, to będziemy mieli 3 pi do 4 pi, 5 pi do 6 pi i tak dalej. Tak? Zatem są to przedziały leżące dokładnie pomiędzy tamtymi poprzednio rozpatrywanymi. Co więcej, w przypadku, gdy x należy do takiego przedziału, jednego z takiego przedziałów, to lewa strona naszej nierówności jest równa 0, prawa też jest równa 0. Tak? Zatem każda liczba tej postaci jest rozwiązaniem mojego równania. Uwaga, każda liczba z tego typu przedziału, od nieparzystej do następnej parzystej wielokrotności pi, jest rozwiązaniem mojego równania. Co to oznacza, proszę Państwa? Że mam dwie możliwości. Albo x jest krańcem takiego przedziału, żółtego bądź czerwonego, bo wszystkie krańce żółtych są krańcami czerwonych i na odwrót. Bądź to leży w którymś z tych czerwonych przedziałów.
Co to oznacza, proszę Państwa? Summa summarum oznacza to tyle, że zbiór rozwiązań mojej nierówności, mojego równania wygląda tak. X musi należeć do któregokolwiek przedziału postaci takiej otwartego, bądź do któregoś z krańców tych lub tych przedziałów, bo to co samo. Czyli skoro X może należeć do przedziału otwartego lub być krańcem, to po prostu X należy do przedziału domkniętego. 2K dodać 1 pi do 2 w nawiasie K dodać 1 pi, gdzie K jest całkowite. I znowu, proszę Państwa, jak zwykle jest to skrót myślowy. Formalnie należałoby powiedzieć, że liczba X jest rozwiązaniem wyjściowego równania wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje takie K całkowite, że X należy do przedziału tej postaci, lub też, że X jest rozwiązaniem wyjściowego równania wtedy i tylko wtedy, gdy należy do sumy wszystkich przedziałów tej postaci, gdzie K przebiega zbiór liczb całkowitych. I proszę Państwa, byłoby to wszystko, co chcę Państwu powiedzieć, gdyby nie to, że chcę Państwu powiedzieć coś jeszcze. Zobaczcie Państwo, że to rozwiązanie jest poprawne, odrobinkę żmudne, jest troszkę pisania. Chciałbym zupełnie jako dodatkowa uwaga, która nie jest niezbędna do rozwiązania, które już zakończyliśmy, powiedzieć Państwu króciutko o tym, jak to zadanie można by rozwiązać minimalnie mniejszym nakładem pracy. Tak? To jest rozwiązanie standardowe, takie, które moglibyśmy znaleźć z tyłu książki być może. Ale można to zrobić troszeczkę inaczej, proszę Państwa. Jak mianowicie? Nie będę pisał tego rozwiązania od nowa, tylko pokażę Państwu, co zmienić w tym rozwiązaniu, żeby było odrobinę prościej. Otóż, proszę Państwa, ja wykorzystałem standardową definicję wartości bezwzględnej. Ale wartość bezwzględną możemy zdefiniować również tak. Możemy powiedzieć, że to jest a, kiedy a jest większe od 0 i minus a, kiedy a jest mniejsze lub równe od 0. Przecież dla 0 jest nieważne, czy na przykład 0 czy minus 0 to jest ta sama liczba. 0 jest swoją własną liczbą przeciwną. To jest niestandardowa, ale równie poprawna definicja wartości bezwzględnej. Co to zmienia, proszę Państwa? To zmienia to. Zatem to zmienia przedziały otwarte, domknięte na otwarte tutaj, a otwarte na domknięte tutaj. Co to oznacza, proszę Państwa? To oznacza, że tu mam przedział otwarty, tu mam przedział domknięty. To oznacza, że w tych przedziałach otwartych, jak narysujemy sobie ten wykres, który wcześniej zmazałem, okaże się, że w tym przedziale otwartym 2 sinus x jest zawsze liczbą dodatnią. Nigdy nie będzie równy 0. Zatem ten pierwszy przypadek w drugim wariancie rozwiązania jest sprzeczny. Tak? Nie ma rozwiązań. Ja nie skreślam dlatego, że jest błędny, tylko dlatego, że w tym przypadku jest sprzeczny. Zostaje nam tylko ten i proszę Państwa, z dwóch przypadków, które musieliśmy połączyć w jeden, zostaje nam tylko jeden, który od razu daje nam zbiór rozwiązań. Jaki z tego morał, proszę Państwa? Czasami może się zdarzyć, że jeśli z góry wiemy, na przykład zgadniemy, albo zobaczymy na wykresie, jakie będzie rozwiązanie, a można było zobaczyć na wykresie, można było zacząć od tego, żeby narysować, naszkicować wykres lewej strony, na przykład na komputerze, albo gdzieś z boku na papierze. Jeśli wiemy, jak ma wyglądać rozwiązanie, czasami możemy troszkę zmodyfikować sposób dojścia do niego, na przykład stosując niestandardowy sposób zapisania wartości bezwzględnej, po to, żeby troszkę sobie zaoszczędzić pracy. W żaden sposób nie jest to konieczne do tego, żeby zadanie rozwiązać. Nie jest to nawet konieczne, żeby zadanie to rozwiązać w pełni poprawnie, tak? Mówiąc językiem szkolnym, na maksymalną liczbę punktów, ale jest to użyteczne, żeby zadanie rozwiązać nieco sprawniej czy szybciej w niektórych przypadkach takich jak ten. Tak czy owak, czy zastosujemy jedną czy drugą metodę, zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo.